Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. Dzisiaj zapraszam Was na filmik, w którym pokażę Wam urządzenie, które pomaga zachować super gładkie nogi przez kilka tygodni. Dodatkowo pielęgnuje naszą skórę poprzez jej masaż, a także peeling. Jeżeli jesteście ciekawi, o czym chcę Wam powiedzieć, to koniecznie zostańcie do końca tego filmu. Mam nadzieję, że chociaż troszeczkę Was zaintrygowałam. W dzisiejszym odcinku powiem Wam o depilatorze marki Braun, Silke Peel 9. Tak wygląda jego opakowanie, gdzie dodatkowo mamy 12 różnych dodatków, końcówek, nasadek, o których powiem Wam troszeczkę więcej za chwilę. Dodatkowo w tym zestawie mamy jeszcze szczoteczkę do pielęgnacji naszej twarzy, do jej oczyszczania, ale o tym za sekundę, bo najpierw chcę Wam powiedzieć troszeczkę więcej słów na temat samego depilatora, który bardzo dobrze leży w dłoni, jest lekki, jest wodoodporny, co sprawia, że możecie go używać zarówno na sucho, jak i mokro. Tę drugą opcję polecam szczególnie osobom, które mają wyjątkowo wrażliwą skórę, które boją się podrażnień. Możecie go stosować spokojnie pod prysznicem, pod bieżącym strumieniem wody, a także w wannie. To tylko i wyłącznie od Was zależy, który sposób będzie Wam się bardziej podobał. Tutaj mamy z przodu tarczę, która pozwala nam na włączenie urządzenia. Mamy dwie szybkości i po raz kolejny tutaj też możecie indywidualnie dobrać je do własnych potrzeb. I ja zauważyłam, że wolę dwójeczkę na przykład do depilacji nóg, a jeżeli depiluję pachy albo okolice bikini, to wtedy zdecydowanie wolę na troszeczkę wolniejszych obrotach, kiedy ona się rusza. Kolejna bardzo przydatna cecha tego produktu to światło, które jest wbudowane w urządzenie, które pozwala na precyzyjne usunięcie włosów w miejscach nawet, gdzie teoretycznie mamy dużo światła, ale uwierzcie mi, że dzięki tej lampce naprawdę jesteście w stanie dostrzec nawet te najmniejsze włoski i bez problemu je usunąć. Kolejną zaletą tego urządzenia jest powiększona główka aż o 40%. Ja tutaj mam akurat założoną ruchomą nasadkę, która też po raz kolejny sprawia, że usunięcie włosów jest naprawdę dokładne, precyzyjne. Ona dostosowuje się do kształtu miejsca, którego depilujecie. Pamiętajcie też zawsze, aby depilować pod włos i także przykładać urządzenie pod kątem 90 stopni dla otrzymania optymalnych rezultatów. Pamiętajcie też, że nie ma kompletnie potrzeby dociskania zbyt mocnego depilatora do skóry, gdyż tutaj te pęsety są w stanie wyłapać nawet najmniejsze włoski. Ten depilator radzi sobie 4 razy lepiej z usunięciem włosków niż na przykład wosk. Dzieje się tak za pomocą tych pęset, które usuwają włosy z ogromną precyzją. Tutaj przedział taki najbardziej optymalny długości włosa to od 0,5 mm do 5 mm. Tutaj się powtórzę, co sprawia, że ten depilator usuwa więcej włosów niż na przykład wosk. Jeżeli macie ochotę, to możecie zmienić tutaj tę końcóweczkę na taką, która jeszcze lepiej przylega do skóry. I ta końcówka jest zalecana na przykład do depilacji pach, czy też okolic bikini. Kolejna dodatkowa to taka, która pozwala nam na usunięcie i depilację włosów z twarzy. Aby w pełni naładować urządzenie, wystarczy podłączyć je do zasilania przez godzinę i spokojnie możemy korzystać z niego przez około 40 minut, co spokojnie wystarczy na depilację całego ciała, a także masaż. I tutaj przejdę. Ja powiem Wam o mojej rutynie. Ja zauważyłam, że najlepiej korzystam się z tego urządzenia wieczorem, podczas wieczornego prysznicu i zaczynam od tego, że ściągamy tą końcówkę i nakładamy spa. I jest to szczoteczka soniczna, która wytwarza 3000 obrotów na minutę, która pięknie peelinguje naszą skórę. Wiecie, że ja kocham peelingi, lubię te peelingi mechaniczne, ale ten jest po prostu wow. I możemy stosować go po raz kolejny, zarówno na sucho, jak i na mokro. Jeżeli macie ochotę stosować na mokro, to wtedy polecam Wam użycie Waszego ulubionego kosmetyku do mycia ciała, na przykład żelu albo pianki, którą tutaj możecie zaaplikować na środek. Spokojnie, nic Wam nie spłynie, bo te zewnętrzne włoski są troszeczkę dłuższe i możecie się miziać po całej skórze. Taki peeling świetnie radzi sobie z usunięciem martwego naskórka, dodatkowo masujecie Waszą skórę, poprawiając jej krążenie, zapobiegacie wrastającym włoskom, dlatego ten zabieg wykonuję tuż przed
przed depilacją. Następnie depiluję nogi i tak jak mówię, ja najbardziej lubię to robić pod prysznicem, dzięki tej lampce wszystko widać, co ewentualnie zostało. Ja też przez pierwsze tygodnie stosowałam ten depilator dość często z tego względu, że włosy rosną w różnych porach, w różnych fazach i zależało mi na tym, aby uzyskać efekt idealnych nóg, który w tym momencie mam, dlatego ten zabieg po prostu powtarzałam troszeczkę częściej, aby usunąć te nawet najmniejsze, najkrótsze włoski. W zestawie mamy dwie szczoteczki do wyboru, ta jest delikatniejsza, ta świetnie się sprawdza do usunięcia martwego naskórka, także tak jak powiedziałam wam wcześniej, zapobiega wrostaniu nam włosów. Dodatkowo w zestawie spa mamy też jeszcze taką nasadkę, którą ponownie możemy używać na sucho i na mokro. Na sucho do masażu naszej skóry, który pomaga przy oczywiście dłuższym użytkowaniu, na przykład w walce z celulitem. Jeżeli macie ochotę, możecie też tutaj zaaplikować wasz ulubiony krem wyszczuplający czy kosmetyk tego typu, aby jeszcze bardziej wzmocnić działanie tego urządzenia. Mówię wam, sama przyjemność i właśnie nawet siedząc przed telewizorem możemy sobie masować czy też uda, czy piersi, czy brzuch. Mój brzuch wymaga dużo uwagi, dlatego ta końcóweczka też należy do jednej z moich ulubionych. Powiedziałam wam, że w zestawie też jest szczoteczka do mycia twarzy, która ma trzy różne nasadki w zależności od waszych potrzeb, a także rodzaju waszej skóry. Jeżeli wasza skóra jest delikatna, polecałabym używanie tej różowej końcówki. Jeżeli macie ochotę na dogłębne oczyszczenie, to wtedy zalecałabym wam korzystanie z tej szczotki z niebieskim włosiem na zewnątrz. Taka jeszcze informacja dla osób, które może nigdy wcześniej nie korzystały z szczoteczki do oczyszczania twarzy, to takie urządzenie usuwa 6 razy więcej zanieczyszczeń z naszej skóry w porównaniu do manualnego oczyszczania. Tylko pamiętajcie zawsze, żeby być delikatnym i żeby używać środków, żeli, które są delikatne dla naszej skóry i dopasowane do jej potrzeb. Oczywiście w pudełeczku była też kosmetyczka, woreczek, do której możemy włożyć wszystkie te nasze gadżety. Też są nakładki na te nasadki, co sprawia, że możemy je przewozić, przechowywać w higieniczny sposób. Oczywiście pamiętajcie o tym, żeby dokładnie nasz depilator wyczyścić po każdym użytkowaniu. Mamy też w zestawie małą taką szczoteczkę, grzybyczek, który pomaga usunąć zbędne włoski. Jeżeli używało się depilatora na mokro, to pamiętajcie koniecznie o tym, aby go dobrze wyczyścić i później dobrze wysuszyć, aby po prostu działał nam jak najdłużej i jak najlepiej. Ja po miesiącu korzystania z tego urządzenia jestem naprawdę zadowolona. Nie mam żadnych wrośniętych włosów, ale oczywiście pamiętajcie o tym, że też dokładnie pielęgnuję moją skórę poprzez regularne jej peelingowanie. Skóra jest super gładka, zadbana. Teraz latem, kiedy wyjątkowo często nosimy shorty i odkryte nogi, to po prostu zbawienie, bo nie muszę się codziennie martwić i przejmować, czy moje nogi są gotowe do wyjścia na spacer bez przejmowania się o to, o jakieś zbędne owłosienie. Jeżeli się obawiacie o ból, to muszę wam powiedzieć, że im dłużej używacie tego urządzenia, tym mniej jest odczuwalny dyskomfort. Osobom o bardzo wrażliwej skórze polecałabym korzystanie z niego pod prysznicem, bo wtedy ból jest praktycznie niewyczuwalny. Uwierzcie mi, że im więcej go będziecie używać, tym ból będzie mniejszy. Przed zastosowaniem tego urządzenia obawiałam się też, czy będzie w stanie poradzić sobie z usunięciem nawet tych najmniejszych włosów i na szczęście moje nogi są naprawdę bardzo gładkie, także jestem w stanie wam tutaj zagwarantować, że jest to jedno z najbardziej precyzyjnych urządzeń do usuwania owłosienia, z jakiego korzystałam w swoim życiu. Już ostatnim zagadnieniem, które dzisiaj chcę poruszyć, to cena tego urządzenia. Zdaję sobie z tego sprawę, że jest ona dość wysoka. Oczywiście zawsze polecam wam znalezienie jej w jakiejś promocji cenowej. Wydaje mi się, że jest to po prostu inwestycja, która się sprawdzi na kilka lat i najbardziej mi się podoba to, że akurat w tym moim zestawie mam te dodatkowe nasadki masujące, a także peelingujące, które po prostu lubię i wiem, że będę używała bardzo często i wtedy cena tego produktu moim zdaniem już nie wydaje się aż tak straszna. Jeżeli macie dodatkowe jeszcze jakieś do mnie pytania, to koniecznie zostawcie mi je na dole w komentarzach. Postaram się na nie odpowiedzieć jak najszybciej. Bardzo serdecznie was pozdrawiam, trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia i usłyszenia niedługo, pa pa!